Witam was serdecznie. Okej, śmigam dalej. Paczki nie śpią. Paczki uciekną. Jest praca. Domec, biegaj. Hej, Sam. Nowe miejsca, które włączyłeś do sieci, pomogły nam przywrócić część archiwum. Niestety, nadal nie udało mi się nic dowiedzieć o pochodzeniu łączników. I nie mam dostępu do danych ELD-28. Gdybym tylko mógł się do nich dobrać, być może wyjaśniłbym ci, skąd się biorą te wszystkie dziwne epizody. No nic, próbuję dalej. Ty też się postaraj. Sam, sprawdź zlecenia w terminalu. Do terminalu. Higgs robił fragile. Znowu podsłuchujesz? Sprawdź w swoich kajdankach. Poza tym dzięki sieci chiralnej udało nam się odtworzyć lokalne archiwa węzła środkowego. Akta potwierdzają jej wersję. Nie musisz mi mówić, to jest prawdą, a co nie. Słyszałem to w jej głosie. Skurwiel nieźle ją wydymał. Mam nadzieję, że nie masz zastrzeżeń co do pracy z nią. Dobre wieści. Ten bot, którego wysłałeś, dotarł do celu. O, dotarł. Nasz test się powiódł. W ramach podziękowań. Przestałem. Tam, gdzie te mury były. Tak. Włóż butę. Przetwórz. Wyposażono nie przy sobie. Ara. Jeszcze jedno, Sam. Do terminala dodano nowy rodzaj dostawy. Twoje wysiłki nie przeszły bez echa. Z tego względu podjęto rozmowy na temat usługi premium. Premium! Narzucanie sobie dodatkowych ograniczeń może się wydawać niepotrzebne, ale jeśli ci się uda, zyskasz jeszcze większą renomę. Tak więc jeśli ktoś wyznaczy ci określony termin, możesz podbić stawkę, jeszcze bardziej go skracając. A jeżeli ci się powiedzie, otrzymasz wyższą ocenę. Jeśli czujesz się na siłach, spróbuj. Spróbujemy. Nie, ziomek se pójdzie. Dziękujemy za wkład. I ciebie tutaj do stacji Meteo. Tylko chcę ciebie. Dym, 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 dym. Czasem kurierzy odstawiają pojazdy Bridges do garażu.
Są dla wszystkich, więc możesz z nich swobodnie korzystać. Dziękuję. Ja mam jeszcze tutaj swoje autko. Dobra. Mi się wydaje, że tutaj tak i tak musimy... śmigać... z buta. Kurde. Okej. Możemy śmignąć. Co ty na to, te moje prędkości? Pada. O kurde, tutaj są też te. Kurde. O kurde. Kurde, dlaczego? Ja to nie rozumiem. Kurde.
No, wyjdź już stamtąd, Sam! Nie rozumiem, ja ich tam nie widziałem. Dobra, uff. Bo jednego nawet ja tam nie widzę, jak on chyba chodzi. Dobra. Tam jest drabina, możemy przez drabinę iść. Niby blisko, a tak daleko. Na spokojnie. O, przestało padać. I dotarliśmy. I dotarliśmy. Tylko chyba tam z tymi łapskami, co ten zień ziom, to muszę tam akurat rzucić mu przed nos. Przez nos, przed nos, przed łapska bombkę. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dobrze, siemanko. Dostarczam ładunek. Dostarczam ładunek. Witaj. Sam Bridges, tak? Czekaliśmy na ciebie. Ten Hiralomierz ocali wiele istnień. Szybka inspekcja.
Pięknie. Jest w doskonałym stanie. Dziękuję. Dym, dym, dym. Możesz teraz używać specjalnych stopów we wszystkich placówkach rzeszonych w UCA. Można wykorzystać, stacja metrolinii została zwiększona. Dobra. Mistrzowy tragarz. Super. 10 za stan ładunku. Będziesz teraz łatwiej utrzymywać równowagę. Dobrze. Gdy włączysz nas do sieci, będziemy się mogli dzielić pomiarami. Chcesz czynić konory? Mamy nowy splot. SMD 2. Aerobagażnik. Wykorzystany jest lokalny dany ze stacji Meteo. Główna siedziba Bix zapewnia nowy obiekt dla twojego assemblera. Główna siedziba Bix zapewnia nowy obiekt dla twojego assemblera. Kryjówka. Uff. Pewnie słyszałeś, że stacja powstała jeszcze przed wdarciem. Pierwsi brydżesi ją tak podrasowali. Jakiś czas temu chmury chiralne zaczęły zakłócać połączenie z satelitami pogodowymi. Przez co trudno nam namierzyć poziom chiralium i przewidywać temporale. Dzięki tobie stacja znowu będzie działać tak jak powinna. Ułatwiłeś nam pracę. Teraz my pomożemy tobie. Nie zawiedziemy cię. Słowo. Trzymaj się. Widzę, że wskrzesiłeś stację Meteo. Świetna robota, Sam. Po przyłączeniu do sieci chiralnej, dany region zostaje w pewnym sensie przybliżony do plaży. Wpływa to na poziom chiralium i pomiar tego wpływu to jedna z głównych funkcji Cupida. Im więcej wiemy, tym precyzyjniej możemy określić, gdzie i kiedy wystąpi temporal. Bez sieci chiralnej musielibyśmy zgadywać. A, i dzięki swojemu osiągnięciu możesz uzyskać prognozę pogody za pomocą kajdanek. Sprawdź mapę, to zobaczysz. Przyda ci się do planowania tras. Będę obserwować stężenie chiralium z laboratorium. Do południowego, stąd niedaleko. Wykonuj dalej zlecenia, a nim się obejrzysz, przyłączysz region do sieci. Powodzenia. Dobra robota. Kolejne miejsce w sieci. Tak trzymaj, a skończymy w mgnieniu oka. Prognozy ze stacji Meteo powinny być widoczne dla wszystkich w sieci chiralnej, w tym dla ciebie. Aby je zobaczyć, użyj kajdanek. Pomogą ci planować trasy. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Okej. Stwórz sprzęt. Dodaliśmy ci do assemblera schron temporalny. Osłoni ciebie i twój ładunek, dopóki pogoda się nie poprawi. Gratulacje, Sam. Twój assembler awansował, tak jakby. Może teraz tworzyć bardziej złożone konstrukcje. Więcej szczegółów przekaże ci mama. Sam? Wgrałam do twojego assemblera schemat budowy kryjówki. To dosyć duży obiekt, więc zbudowanie go pochłonie sporo czasu i materiałów. Ale gdy będzie gotowy, poczujesz się w nim prawie jak w swojej kwaterze. Spróbuj. Spoko. Aerobagażnik działa na zasadzie przyczepy. Kryształy chiralne unoszą go w powietrzu, więc przemieszcza się gładko po każdym terenie. Możesz go wypełnić ładunkiem i bez wysiłku przyholować do celu.
A jeśli jeden nie wystarczy, po prostu podepnij do niego jeszcze jeden. Pamiętaj tylko, że bagażniki potrzebują do działania sporych zapasów kryształów chiralnych. Upewnij się, że masz ich dość, by dotrzeć do celu. Dobra. Ciebie zutylizujemy. Przetwórz. Ciebie i ciebie. Okej. I przyjmij zlecenie. Okej. Dym, dym, dym. Dobra. Idziemy. Dziękujemy za twój wkład. Tak, trzymaj się. Robisz świetnie rzeczy. Użycie broni dozwolone. Mamy skrzynię. I pamięć. No i proszę. Jest to kawał. Jak przewidywanie przyszłości. Niektóre zwierzęta mają szósty zmysł, który pomaga im uniknąć zagrożenia, ale my mamy coś lepszego. Zdolność gromadzenia danych i wyciągania wniosków. Tylko ludzkość jest w stanie planować przyszłość. Tylko my potrafimy żyć, stale wyobrażając sobie, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień. Nasza wyobraźnia dała początek bogatej i barwnej kulturze. Ale gdzieś po drodze straciliśmy przyszłość z oczu. Staliśmy się zwierzętami, skupionymi na tym, co tu i teraz. No cóż, zdarza się. I znowu pioseneczka fajna. Tam chyba można się doładować.
Dym, 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 dym. Tak, 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 funkcja eksoszkieletu. Proszę, tutaj się już ładujemy. Kajdanki mogą ci pokazywać prognozę pogody. Powinno ci się przydać w drodze. Możemy ominąć tutaj. Jestem już poza ich sferą chyba. Ja tam jak mogę, to ich omijam. Już prawie jesteśmy. No i proszę. Mamy farma temporalna. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator bliżej. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dym. Przynieś mi piwo. Zawsze musisz się narażać, no? Dobra. Dzięki. Bridgesi są naprawdę w porządku.
Amelie od początku nas wspierała. Dostrzegała wartość tego, co robimy i dołożyła starań, żeby powstała ta farma. Długo czekaliśmy na przyłączenie do sieci chiralnej. Pokaż no tę pszenicę. Dobrze? Niech nie. To wszystko dla nas. Jak ci się to udało? Oh, dziękujemy. Mamy. Zrobione. Swoją drogą, znasz może Fragile? Czy mógłbyś przy jakiejś okazji przekazać jej wiadomość? Powiedz jej, dziękujemy za ratunek. Gdyby nie jej interwencja, węzeł południowy, a więc i nasza farma, zostałby zrównany z ziemią. To bohaterka. Możesz jej to powtórzyć. Ach, tak. Sieć. Dasz radę nas podłączyć? I połączone. Ej, Sam, muły zeskanowały twój ładunek, a potem cię dopadły, tak? Tak. Żeby uniknąć takich wypadków w przyszłości, udoskonaliliśmy twój skaner ładunku. Powiedzmy, że ktoś chce cię zeskanować. Jeśli się wyrobisz, możesz zrobić to samo. I zastąpić jego sygnał swoim własnym. Muł się nie zorientuje, a ty będziesz mógł spokojnie odejść. Ale musisz trafić w dobry moment. Dobra, podoba mi się. Dzięki. Nareszcie możemy zacząć czerpać korzyści z temporalu. To będzie pierwsza taka farma na świecie. Przyznam, że mamy kilka pól testowych. Ale jako, że nie potrafiliśmy przewidzieć terminów opadów, efekty były marne. Tutejsze opady występują dość regularnie, więc wiedzieliśmy, kiedy sadzić, a kiedy zbierać plony. Potem zjawili się terroryści i wszystko szlak trafił. Zbyt wielu martwych, zbyt wiele kraterów. Pogoda stała się całkowicie nieprzewidywalna. Na szczęście, dzięki prognozom pogody, wrócimy do gry. Jeśli wszystko się uda, rozszerzymy działalność i wykorzystamy temporale do uprawy ogromnych pól. Oczywiście zamierzamy też kontynuować badania genetyczne. Może uda nam się stworzyć zrównoważony ekosystem. Kto wie, może nawet lepiej zrozumiemy naturę samego temporalu. Czeka nas mnóstwo pracy, ale jesteśmy na to gotowi. Jeszcze raz dziękuję. Dałeś nam nadzieję na lepsze jutro. Już nie mogę się doczekać zbiorów. Oby tak dalej, Son. Jesteś w połowie. Dasz radę. A? No kto by pomyślał? Dopiero co przyłączyłeś farmę temporalną, a już mamy nowe zlecenia. Możemy skorzystać na powrocie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Mamy to. Dobra. Jeszcze ciebie mamy. Przy okazji, panie. Co się tak denerwujesz? Gdzie też muszę śmignąć?
kiedy masz przy sobie aerobagażnik, a akurat niczego nie przenosisz, możesz sam posłużyć za bagaż. Myśl bagażnik, następnym przemocą mówiłaś, wejdź ten bagażnik. Może służyć do bezpiecznego zjeżdżania po zbosza. Okej. Tam znowu do kwatery musimy wrócić. Wybierz. Kryjówka. Jestem ciekawy, czy z tej kryjówki też będę mógł potem szybką podróż sobie zrobić. Specjalne stopy. Jeszcze te... Możemy ci tutaj coś zabrać, odbierz materiały. Nie da chyba ta. Za mało. No nic. No to na tym ja ten odcinek zakończę, a w następnym, matko boska, naprawdę. Pójdźmy, gdy może jakieś auto ukradnę, ale co mi z tym autem? Ja muszę tu znowu, tu i tu. Powrotem śmignąć. Albo może tutaj tych materiałów specjalnych znajdę z 1200. Potem pójdę do tyłu i ukończę i potem mogę się przenieść.
Dobrze. Ale na tym ja zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.